Listopad 2017 roku. Biuro Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Spotkanie działaczy partii Tczewa z szefem pomorskich struktur Platformy Obywatelskiej Sławomirem Neumannem. Temat rozmów: wybory samorządowe i kandydaci opozycji. I my jako odpowiedzialna opozycja chcemy wygrać sobie za miasta prezydenckie. Nie możemy przeciwko prezydentom, którzy są urzędujący, wystawiać innych kandydatów. Nie będzie innych kandydatów, nie będzie na to żadnej zgody. Czy będziemy popierać nawet takich, którzy nam się nie podobają? Tak jak Majchrowskiego w Krakowie. Neumann daje do zrozumienia, że wybory samorządowe to dla Platformy tylko środek do celu, jakim jest powrót do władzy. To są trudne decyzje, bo to nie są mili goście. Tak jak Zbyszek słyszy, że ma krótko poprzeć Biedronia, to dostaje I zęby go bolą. Ale to są tego typu wybory. Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi, żeby w niedzielę wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał w żadnym. Że przegrał wybory. Bo my nie gramy o wybory samorządowe tylko. No są są ważne, ale to jest tylko chujowy etap. Bo jak przegramy wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. Nie ma nas, i PiS rządzi drugą kadencję. W trakcie rozmowy Neumann zdradza swój stosunek do lokalnych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach samorządowych. Żadne stowarzyszenie lokalne nie przyło tej grze, bo kampania ogólnopolska będzie kampania PiS-u i Zjednoczonej Opozycji. I to będzie referendum przeciwko PiS-owi, pierwsze referendum. I będziemy mówić wszystkim, nie głosujcie na jakiś małek gówna. Neumann wydaje polecenie budowania jak najszerszych list Platformy Obywatelskiej. Kompetencje i przeszłość kandydatów nie mają znaczenia. W dupie mam kto. Wymyślcie kogoś, to będzie. W dupie może być Kowalski Jan. Tylko chodzi o to, że Platforma jest silna i mówi, Kowalski Jan będzie. I obchodzi, Mirek, co ty masz do niego? Czy uważasz, że on jest ekspertem, czy w dupie to mamy? Chodzi o zasady, o politykę, a nie o pierdolety. Powiem tak. Jak Mirek będzie w Platformie, to będę się bił o niego zawsze. Jak nie będzie, mam go w dupie. Ja się biję tylko ludzi w Platformie. Mam w dupie tych, co wychodzą. Kompletnie. W pewnym momencie rozmowa schodzi na temat politycznej drogi Sławomira Neumanna. O partiach politycznych jestem od 89 roku. Nie wiadomo. Trzech, to prawda. To nie trzech? Tak. Unia Wolności, a co nie było nie wcześniej? Unia Wolności, nie obrażaj mnie tu. Ja byłem w Unii Wolności. Muszę nie obrażać. A w czym? KLD, tak? Nie obrażaj mnie tutaj. Mówię po raz drugi. A to już fragment rozmowy z innego spotkania. W biurze Platformy w Tczewie. Jeden z wątków dotyczył sytuacji w Nowoczesnej oraz ewentualnych koalicji. Rzecz musi robić coś nowego. I będzie robił. Bo na jego wystąpienie. A to jest nasz ewentualny koalicjant. Naszym koalicjantem jest Kubłowski, ewentualny. Naszym koalicjantem jest PSL w powiecie. Chociaż są oszustami.